Hej dziewczyny, witajcie w kolejnym filmie z cyklu Wy wybieracie mi ciuchy i tym razem jest to już ostatni film serii. Ja przepowiedziałam to przy okazji chyba Bonpixa, ale zapomniałam, że jeszcze C&A do mnie szło, więc to jest faktycznie w tej chwili ostatni film z tej serii. Natomiast jeżeli macie ochotę, żebym kontynuowała tę serię, to możecie podsyłać mi propozycje w komentarzach tutaj pod filmem, czy pod filmem z Bonpixem, czy pod filmem z Zalando. Ja podlinkuję Wam te filmy na ekranie końcowym, tak żebyście mogły sobie zobaczyć, co tam się takiego pojawiło. I jeśli chodzi o C&A, to tutaj mamy trochę misz-masz, mamy zarówno rzeczy, które Wy mi wybrałyście, jak i rzeczy, które ja sama zamówiłam, dlatego że w C&A akurat było bardzo mało propozycji i zanim ja się w ogóle zabrałam do tego, żeby skompletować koszyk, to części rzeczy już nie było i w zasadzie zostały mi może 3 albo 4 rzeczy z C&A, które Wy mi polecałyście, więc pomyślałam sobie, że to trochę mało, więc dorzuciłam te rzeczy, które ja miałam na liście, tak zwanych, wiecie, obserwowanych, czy tam ulubionych, czy serduszkowanych, nie wiem jak one się tam nazywają, akurat to w schowku ogólnie schowane. Więc dorzuciłam to i mamy połączone tutaj zarówno zamówienie właśnie Wasze, jak i moje. I zacznę od spodni, dlatego że spodnie akurat bardzo się cieszę, że znalazłam. I to są spodnie, które Wy mi proponowałyście. I jestem niezmiernie wdzięczna, bo w zasadzie dwie pary, które do mnie przyszły, są po prostu boskie. Powiem Wam, że naprawdę jestem zachwycona. Trochę spoiluję, więc teraz będziecie tak nastawiona od razu. Ciekawe, czy naprawdę fajne te spodnie. Ale jeśli chodzi o nadchodzące właśnie lato, upały, to jak najbardziej tak. Powiem Wam, że spodnie, które kupiłam w zeszłym roku, ja jeżeli, znaczy na pewno znajdę ten film, ale jeżeli będę pamiętać, to podlinkuję Wam go tutaj. Kupiłam dwie pary spodni właśnie w C&A, jedne granatowe, takie z wiskozy ciemne i drugie takie z lioselu jaśniejsze. I wyobraźcie sobie, że niestety, ale te z wiskozy granatowe już mi się przetarły na udach. Po jednym sezonie. To są pierwsze spodnie z C&A, które mi się po prostu tak szybko zniszczyły. Może dlatego, że ja w nich praktycznie non-stop chodziłam. W sensie, jak miałam zakładać jakieś spodnie, to głównie zakładałam te. Więc bardzo się cieszę, że jedna z Was poleciła mi spodnie, które są praktycznie identyczne. To nie jest dokładnie ten sam fason. To nie są dokładnie te same spodnie. Ale to są takie spodnie właśnie, jakich ja potrzebowałam, żeby wymienić tamte, więc jestem niezmiernie wdzięczna. Jeżeli wszystkie rzeczy jeszcze będą dostępne online, to oczywiście linki znajdziecie w opisie, jak również z informacją właśnie, jeżeli zapomnę o tym powiedzieć, jaki ja mam rozmiar. Tak więc zapraszam Was piętro niżej i przyjrzymy się teraz dwóm parom spodni. Pierwsza para spodni to są spodnie wiskozowe, bardzo cinutkie, bardzo lekkie, na lato jak moim zdaniem idealne. I powiem Wam, że im dłużej im się przyglądam, tym bardziej mam wrażenie, że to jednak chyba są dokładnie te same spodnie. Jeżeli mi się uda znaleźć link tamten, do tamtych spodni, bo nie wiem, czy akurat wtedy udało mi się znaleźć link, to zobaczę, czy to nie są przypadkiem te same spodnie, bo naprawdę im dłużej im się przyglądam, tym mam wrażenie, że to jest dokładnie ta sama para. Mają kieszenie, co bardzo mnie cieszy, bo ja często jednak wkładam ręce w kieszenie po prostu po to, żeby mi było wygodniej. Mogę włożyć w kieszeń maseczkę, no niestety taką mamy w tej chwili sytuację, że maseczki się przydają, chociaż ja zazwyczaj mam je w torebce. Jeżeli muszę wyjąć, no to nakładam na twarz, a potem chowam do torebki, raczej tu po kieszeniach bym nie chowała. Ale, wiecie, cokolwiek, drobna kieszeń zawsze się przyda, na żeton, na koszyk, chociażby na chusteczkę, cokolwiek. Ja po prostu kieszenie lubię. Bardzo nie lubię, jak spodnie nie mają kieszeni, rzadko kiedy takie zakładam, ostatnio akurat takie założyłam, które notabene też są z C&A i mam je chyba już ze 2 albo 3 lata nawet bym powiedziała i z tamtymi się nic nie stało, więc no mam nadzieję, że może tam mi się akurat trafił taki felerny egzemplarz. Więc to są normalne spodnie z wiskozy, one no niestety są pogniecione, bo są po prostu prosto z opakowania, więc mają tutaj zagniecienia, ale jak je rozprasuję, to będzie ok. Akurat założyłam je, wiecie, do butów na obcasach, to są takie buciki, które kupiłam w CCC albo w Deichmannie, już nie pamiętam, ale kupiłam je ze 2 lata temu, tak, no chyba 2 lata temu, tak więc nie sądzę, żeby one jeszcze były, ale ja w tych spodniach chodzę też normalnie na płaskich, do płaskich butów, do wiecie, melisek, do sandałów, do czegokolwiek, one są po prostu uniwersalne do wszystkiego. Tutaj na górze mają gumkę i mają sznureczek, który możemy się ściasnąć, wiecie, związać mocniej lub słabiej, bo tu gumeczek akurat spełnia taką funkcję, więc mamy tutaj gumkę, więc mamy bardzo dużo miejsca. Z tyłu na pupie prezentują się w ten sposób. Takie, wiecie, normalne, klasyczne, czarne spodnie. Akurat tu mam bluzkę, którą też sobie kupiłam do tego, która się całkiem fajnie z tym komponuje, tylko że tu mam jeszcze taki, wiecie, węzełek, który muszę jakoś tak ładnie ułożyć, żeby to wyglądało. Więc fajnie się to komponuje, muszę przyznać. O, schowam jeszcze to. Podoba mi się ten zestaw, więc to będą akurat rzeczy, które sobie zestawię. Bluzkę pokażę Wam z bliska później, bo teraz póki jesteśmy właśnie w takim ustawieniu aparatu, to chcę założyć drugie spodnie, które również są bardzo, bardzo fajne
I podejrzewam, że chyba sama bym sobie ich nie kupiła, ale to zaraz, to założę je i Wam pokażę, o co mi chodzi. No i drugie spodnie, one są już troszeczkę innego materiału, to jest bardziej taki elegancki, nieco grubszy materiał. Głównie tutaj mamy poliester, ale mamy też bardzo dużo elastanu, bo tutaj czuję, że po prostu spodnie się bardzo mocno naciągają, co powoduje, jakby, że nie mam po prostu problemów, nie krępuje mi ruchów, bo wiskoza jednak jest taka, że owszem jest w niej chłodno, ale jak na przykład się gdzieś nam zaciągnie materiał, no to ponieważ on nie ma elastanu, no to czasami może skrępować ruch. Tutaj tego nie ma. Na górze mamy taką talię jakby, to nie do końca jest, to jest chyba paper waist, czy paperback talia. Taka, wiecie, tutaj, że mamy, właśnie wystaje nam troszeczkę jakby takiej falbanki ze spodni. I to tak było prezentowane chyba na modelce, o ile mi się wydaje. Natomiast ja akurat troszeczkę muszę sobie je inaczej ułożyć, żeby mi było wygodnie. Mamy gumkę tutaj z tyłu i powiem Wam, że jak pierwszy raz zakładałam te spodnie, to myślałam, że właśnie tak zobaczyłam, mówię, tutaj chyba mogę nie wejść. Ale na szczęście gumka z tyłu się bardzo mocno rozciąga, tak więc bez problemu przepchnęłam swoje turbo dupsko przez te spodnie i wszystko mi się tutaj zmieściło. Mamy kieszeń, jak widzicie. Długość jest idealna, po prostu nie mogłyby być dłuższe, nie mogłyby być krótsze, do butów na obcasach są idealne i one raczej chyba najlepiej będą wyglądały do butów na obcasach. Nie wiem, czy będę nosiła je z tym sznureczkiem, to pewnie będzie zależało od bluzki. Ja akurat należę do osób, które nie lubią wkładać bluzki w spodnie. Część dziewczyn, plus size'owych dziewczyn, które mają bardziej płasko tutaj niż ja, wygląda zarąbiście właśnie w takiej stylizacji, kiedy bluzka jest włożona w spodnie. Natomiast ja z uwagi na to, że mam sporą oponkę tutaj, to nie wygląda dobrze. To ja wyglądam wtedy jak, wiecie, Mr. Penguin z Batmana, który miał taki, wiecie, duży nałożony i wtedy tak, tu jest grubo, wszędzie jest grubo. I ja się po prostu sobie wtedy nie podobam, nie uważam, że to nie wygląda dobrze, bo wtedy po prostu ta oponka jest za bardzo widoczna, jest po prostu uwypuklona. Jak mam bluzkę, która nie przykrywa całej oponki, bo oponka jest, wiecie, stąd, ale mimo wszystko kawałek jest jej zakryty, to wtedy to się tak bardzo nie rzuca w oczy i nie przyciąga tak bardzo uwagi, więc ja jestem raczej zwolenniczką noszenia bluzek na wierzchu i podejrzewam, że nieprędko będę nosić właśnie bluzki włożone. Nie do końca mi się to po prostu podoba, więc podejrzewam, że ten pasek nie zawsze będzie mi pasował i czasami będę go musiała zdjąć, bo będzie przeszkadzał mi. Jak na przykład w tym momencie, kiedy ja tutaj mam swoje własne wiązanie od bluzki, ten pasek po prostu tutaj przeszkadza. Natomiast bluzka do tego dobrze pasuje, więc ja zostanę w tych spodniach, ponieważ one będą i tak pasować do wszystkich pozostałych bluzek, które mam. Nawet jeżeli pasek będzie przeszkadzał, ale to też będzie wiadomo. I teraz zapraszam Was na górę z powrotem i przejdziemy do bluzek, które mam. Część, którą Wy mi zamówiłyście, a część, którą zamówiłam sobie sama. Bo akurat jeśli chodzi o spodnie, to wszystko, ale jestem, powiem Wam, mega zadowolona, bo obie pary są dobre, dobrze leżą, w dobrym rozmiarze je wzięłam, nie muszę ich odsyłać. Brakowało mi tam tych wiskozowych, a te są po prostu super, bo one będą też dobre, nawet mi się wydaje, że tak, wiecie, jesienią. Myślę, że zimą też bym nosiła je, wiecie, jak trzeba gdzieś wyjść, na przykład do kozaków, do środka, żeby włożyć luz, nie ma problemu. To jest taki materiał, moim zdaniem, całoroczny. Ja zresztą sporo mam takich ciuchów, no może nie takie, wiecie, wiskozowe spodnie, nie, bo tamtych raczej zimą nie założę, ale większość moich spodni, poza tamtymi cienkimi, jest w zasadzie całoroczna i chodzę nimi wiosna, lato, jesień, zima. No dobra, to teraz przejdźmy do bluzek i kilka bluzek mam praktycznie identycznych, bo wiecie jaka ja jestem, że jeżeli spodoba mi się jakaś bluzka i jest ona na przykład w kilku kolorach, to ja lubię ją mieć w kilku kolorach i dodatkowo jeszcze te kilka kolorów miało też kilka fasonów, tak więc... Cóż, spodobały mi się i bardzo mnie to cieszy, dlatego że akurat na cztery bluzki, które wybrałam, dwie sobie będę zostawiać, bo już je przymierzałam, bo byłam ich bardzo ciekawa i strasznie żałuję, że pozostałe dwie niestety nie są na mnie dobre. I pokażę Wam tak, to jest jeden fason, czyli bluzka, która jest zawiązywana z boku. Nie wiem, jaki to jest materiał w ogóle, zaraz Wam powiem. Poliester? Okej. Okay. To powiem Wam, że się nie spodziewałam. Wydawało mi się, że to będzie jakiś taki, wiecie, fajny, typu krepina, nie wiem, jak to się ten materiał nazywa. Naprawdę bardzo przyjemny ten materiał jest taki, wiecie, w dotyku i jest, i po pierwsze ma sporo elastanu, chociaż według metki ma tylko 1%, ale czuję, że jest go naprawdę bardzo dużo. Bluzka mi się bardzo podoba, jest po prostu taka klasyczna, biało-czarna, w prążki, do każdych spodni, do każdej spódnicy, normalna, nawet do takich bardzo, wiecie, pokręconych spodni, bo ja mam kilka takich par, gdzie mam właśnie takie czerwone po prostu miszmasz albo zielone liście i różne takie. Nawet do tych spodni wtedy ona będzie pasowała i bardzo mi się ona podoba, zaraz Wam pokażę. Mam drugą w takim samym fasonie,
tylko nieco w innym wzorze. I drugi wzór bluzki to jest po prostu biała bluzka w czarne prążki, tamta była czarna bluzka w białe prążki, więc ona tak wygląda. Tutaj tak jak widać, że te spodnie się trochę odznaczają pod spodem, więc ta konkretna biała bluzka nie będzie może do każdych spodni, ewentualnie trzeba będzie po prostu tutaj jakoś tak kontrolować, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Natomiast bardzo mi się ona podoba, fajnie leży, jest taka prosta, klasyczna, nawet jeżeli bym potrzebowała na przykład nałożyć ją jesienią pod jakąś marynarkę, to myślę, że spoko, że też będzie. Nie odwróciła mam się w tej czarnej bluzce, więc teraz się odwrócę w tej. Wybaczcie tutaj spinkę wielką na włosach, ale ostatnio mówiłam w którymś filmie, że po prostu moje włosy lecą i żadne szpilki na razie ich nie trzymają, a jeszcze nie kupiłam sobie żadnych nowych, więc wspomagam się po prostu jednym wielkim krokodylkiem. Więc tak, tak wygląda ta bluzka i kupiłam jeszcze dwie bluzki, dokładnie w takim samym wzorze, princie, paskach, prążkach, tylko że w innym fasonie i w tym samym rozmiarze i niestety nie leżą dobrze. I to jest właśnie ten inny krój, czyli wzór ten sam, ale tutaj z przodu jest wiązanie, tam to było z boczku i to powoduje, że nie wiem, może gdybym wzięła rozmiar mniejszą, wtedy by dobrze leżała, ale to jest XL-ka. Więc wiecie, z drugiej strony ostatnio w Carco jak brałam rzeczy, to musiałam brać niektóre 54-56, a tutaj XL-ka jest za duża i może powinna była wziąć L-kę, więc coś się z tymi rozmiarami tak porobiła, że w zasadzie ciężko jest utrafić i niestety, ale ta w tym momencie bluzka kompletnie mi się nie podoba, bo ona źle leży, jakby wiecie, ja nie lubię może zbyt taliowanych rzeczy, nie lubię zbyt dopasowanych rzeczy, ale takich workowatych za bardzo, no też za nimi nie przepadam. Może, nie wiem, może przy następnym zamówieniu wezmę sobie L-kę i wtedy zobaczę, może ona będzie po prostu na mnie lepiej leżała, bo bluzka mi się bardzo podoba. Pomimo tego, że jest to poliester, bo obstawiam, że ten materiał również jest poliestrem, tak samo jak tamten, no bo to jest to samo, tak, 99 poliester, 1 elastan. Nie każdy lubi poliestry, ja wiem, ja pamiętam o Was. Natomiast mi akurat poliester nie przeszkadza i gdyby ta bluzka dobrze leżała, to ja bym ją zostawiła. A jeszcze jedna taka, moment. Jeszcze ta czarna w białe prążki też właśnie w tym fasonie i też właśnie, o, ona już w ogóle jakby była jeszcze szersza, opada mi po prostu wręcz na biodra, nawet się nie chce tak, wiecie, opierać na biodrach tak jak tamta poprzednia. I też ten nadmiar materiału powoduje, że tutaj jakoś tak jest, jakoś tak nie jest za luźno i w tej z kolei odczuwam nie tyle nacisk, ale że ona jest taka bardzo mocno dopasowana w bicepsie. Żadna z tych poprzednich taka nie była. One spokojnie jakby, wiecie, były po prostu tutaj na bicepsie, ale nie odczuwałam, w ogóle nie czułam materiału na bicepsie, a w tej akurat czuję i każdy taki ruch powoduje, że tutaj właśnie już czuję opór materiału i czuję, że on mi się tutaj zacieśnia, więc coś tutaj mam wrażenie, że nie wiem, może w tym fasonie, może po prostu w szwalni, coś tutaj się nie zgrało i akurat no, ten fason z tym tutaj takim, wiecie, wiązaniem z przodu nie do końca akurat u mnie leży. No, pomyślę, czy wziąć mniejszą jeszcze. Nie jestem pewna. Ciekawa jestem, jak to w ogóle wygląda w podglądzie, bo powiem Wam, że tak, jak ja przymierzam bluzki albo sukienki i idę do dużego lustra w przedpokoju, w którym często robię zdjęcia, na którym nie widać na Instastory, to wygląda czasami kompletnie inaczej, niż jak potem ja nagrywam i do Was mówię. I tam na przykład się przyjrzę, mówię, no nie no, spoko, ogólnie fajnie. Nagrywam, mam w pamięci jak wyglądałam, widzę tutaj się w podglądzie, widzę się tutaj i tak mówię, no spoko, tutaj ten. A potem oglądam ten materiał i tak mówię, no nie, ale przecież to w ogóle wygląda fatalnie, tu jest za dużo materiału, co ja wygaduję. Wyglądam jakbym się w ogóle w lustrze nie przeglądała czasami, więc naprawdę powiem Wam, że jest to czasami dziwna rzecz. I zastanawiam się, czy jak będę edytować ten materiał i będę patrzeć na te bluzki, to stwierdzę, co ja gadam, wcale tak źle nie wyglądam. Albo na przykład tamte pierwsze, w których uważam, że wyglądam fajnie, stwierdzę, chyba jednak nie, więc... Ciekawa jestem, jak to potem wyjdzie faktycznie w praniu. Dajcie mi znać, które Wam się bardziej podobają. Czy tamta, czy ta, czy właśnie który fason. Bo czy wzór, to już jest rzecz bardzo umowna i każdy będzie wolał co innego. Z printami tak bywa. Printy bardzo oddziałują na naszą wyobraźnię. Jednym się kojarzą z jedną rzeczą, drugim się kojarzą z drugą rzeczą. Więc tu akurat nigdy nie dopasujemy, jaki komu print się będzie podobał. Nawet jak oglądałam Project Runway, to często tak było, że właśnie ktoś wybierał jakiś print, bo jemu się bardzo podobał. A potem, wiecie, jury mówiło, że nie lubi tego printu, albo źle mu się kojarzy, albo coś tam nie dogodzimy akurat. Mi się akurat te prążki podobają i te białe też, więc akurat print nie, ale jestem ciekawa właśnie jak postrzegacie te fasony, jak to tam, wiecie, jak Wy to widzicie. No i dobra, na koniec mam dwie bluzki i powiem Wam, że ciekawa rzecz, dlatego że jedną bluzkę miałam w schowku, taką, którą ja wybrałam, a tą bluzkę jedna z Was mi poleciła. Jak zobaczyłam ten dekolt, to pomyślałam sobie, że o, jeszcze tylko jest, trzeba schować. Super, bardzo mi się podoba ten dekolt. I podobało mi się, że jest wiskozy, wyglądała tak ogólnie ładnie. Mam ją w rozmiarze XL, słuchajcie, i znowu
Zobaczcie, ile ja mam tutaj luzu. To jest po prostu namiot. Ja nie wiem, co się dzieje z tymi rzeczami, bo zazwyczaj w C&A nie było aż tak, żeby XL nagle wyglądało po prostu na 3XL, no bo naprawdę ja myślę, że spokojnie w L-ka bym weszła. Co prawda, nie wiem, czy bym weszła z uwagi na ramiona, bo z kolei tutaj ramiona są bardzo, bardzo wąskie. Niby mamy tutaj jakieś takie zawiązy, zapięcie, które, wiecie, powoduje, że rękawek jest krótszy, ale ten rękaw jest ogólnie krótki, ten rękaw jest do łokcia, nie jest dłuższy. Bluzka jest wykonana z wiskozy, nie ma w sobie w ogóle elastanu i to jest taka wiskoza bardzo sztywna, taka trochę jakby ala koszulowa, nie jest taka dzianinowa, miękka, tylko jest taka, nie wiem, jakbym to określić, o, tu znowu kolejny sznurek, taka bardzo sztywna i ogólnie ten wzór bardzo mi się spodobał, bo ja lubię takie wzory, nie każdy z Was lubi takie wzory, przed chwilą mówiłam właśnie o printach i jak to bywa, natomiast jak widać, jedna osoba lubi taki wzór, bo mi właśnie wybrała taką sukienkę, natomiast pokażę Wam sukienkę, bluzkę, chociaż w sumie może to by mogło uchodzić za sukienkę, bo to jest takie dosyć długie, to jest coś w stylu, jakbyśmy założyli tak zwaną koszulę chłopaka, tak, czyli zakładamy, nasz chłopak jest duży, wysoki i tak dalej, nie, w tych wszystkich książkach, filmach i w ogóle. I one zakładają te koszule i te koszule właśnie tak idealnie zasłaniają im to, co potrzeba, ale nogę widać, wszystko widać. To tak mi się skojarzyło, że ona jest właśnie taka jak z chłopaka zdjęta, taki właśnie taka wielkość, więc możecie zobaczyć, że rozmiar XL jest nieco duży, nieco długi i no nie bardzo, ale tak jak mówię, w L-kę obawiam się, żebym nie weszła z uwagi na ramiona, więc jej raczej nie będę wymieniać na L-kę, ale właśnie pokażę Wam, jaką bluzkę ja miałam w schowku i jaką sobie wzięłam. Ja miałam taką bluzkę w schowku, więc jak widać, wzór z tamtą jest dokładnie taki sam, to jest ten sam wzór, tylko tyle, że to jest zupełnie inny materiał, co jest bardzo ciekawe, dlatego, że tu również jest wiskoza, tylko, że tutaj mamy elastan i właśnie ta bluzka jest taka bardziej miękka, taka bardziej dzianinowa. Wolałabym, żeby ona miała taki kołnierzyk, dekolt jak tamta, czyli właśnie tutaj wycięty bardziej w serek, wycięty trochę bardziej na górze, dlatego, że ta tak trochę tutaj jest na górze, no nie że dusi, ale wolałabym po prostu trochę więcej tutaj skóry, natomiast ogólnie bluzka jest po prostu klasyczną, normalną, zwykłą bluzką we wzór, który będzie się podobał albo się nie będzie podobał, w zależności od tego, co kto lubi, ale jest właśnie miękka i to też jest rozmiar XL, tak by the way, żeby nie było, bo ja z reguły biorę XL-ki. Czasami jak nie jestem pewna, bo na przykład coś ma krój oversize'owy, no to się zastanawiam, czy nie L-kę, albo jak widzę, że na przykład jest do 2XL, to się zastanawiam, jak z tą rozmiarówką, czy może nie powinnam wziąć jednak 2XL i czasami biorę na przykład rozmiary, gdzie biorę XL i 2XL, ale finalnie potem właśnie wychodzi, że i tak w zasadzie w C&A jestem XL-ką, więc ta bluzka jest taka normalna, zwykła właśnie, codzienna bluzka do biegania, będzie dobra do tych spodni, będzie dobra do tych pierwszych spodni, które Wam pokazywałam, tych granatowych, wiskozowych, będzie dobra tak naprawdę do każdych spodni, do jeansów, jak w końcu jakiś znajdę, bo wiecie, te z Zalando ja wiem, że Wam się bardzo podobały, no ale tak jak mówię, ja nie byłam w stanie w nim w ogóle usiąść. Więc po co mi spodnie, w których nie mogę siedzieć, więc no, jeżeli zdecyduję się kupić większy rozmiar, a teraz jak jest taki upał, to powiem Wam szczerze, że ja w jeansach raczej rzadko kiedy chodzę, ja zdecydowanie bardziej wolę materiałowe spodnie, czuję się w nich po prostu lepiej, czuję się swobodniej, nic mi nie krępuje ruchów. Jeansy są grubsze, jeansy są cięższe, jeansy bardziej mi krępują ruchy przy moim, wiecie, turbodupsku, turbooponkach. Po prostu ja nie przepadam za jeansami, ja zdecydowanie bardziej wolę materiałowe spodnie, ale jak mi się zdecydowała na jeansy, to ta bluzka będzie pasowała. Teraz w koszyku w Bonpixie mam takie spodnie właśnie z Lyocellu też, tylko że z węższymi nogawkami niż te, które rok temu kupowałam, z takim nawet ściągaczem lekkim na dole, więc też będzie mi się wydawała fajnie wyglądać do białych, generalnie ta bluzka mi się po prostu bardzo podoba, do białych spodni też będzie fajnie wyglądać. Generalnie mi się ona osobiście podoba, więc to też jest rzecz, która zostaje. No dobra, więc z tym kończymy ten haul C&A, taki właśnie miszmasz tego, co Wy mi wybrałyście, z tym, co ja sobie wybrałam. Część trafione, część nietrafione, tak czasami bywa. Jeżeli Wam się tego typu filmy spodobają, to zostawcie kciuka do góry, możecie też zasubskrybować mój kanał. Jeżeli Wam się ta seria podoba, to też co jakiś czas będziemy robić. Może też nie, postaram się nie ograniczać tylko i wyłącznie do tych trzech sklepów, czyli Zalando, Bonprix, C&A. Postaram się właśnie włączyć jakieś inne sklepy, może na przykład Kappa, bo z nim też jest łatwiej zamawiać coś online i zwracać i wtedy też czego nie ma problemu. Najtrudniej to jest z Bonpixem, powiem Wam, bo na przykład z Zalando to wzywam kuriera, kurier przychodzi, odbiera. A z Bonpixem to muszę zawsze dymać na pocztę, bo ja nie mam żadnej umowy z żadną firmą, która by mi tutaj przyjeżdżała i odbierała rzeczy, więc zawsze się muszę fatygować i z tym Bonpixem jest z reguły najgorzej. Więc staram się wybierać właśnie takie
takie sklepy, gdzie właśnie ten zwrot jest po prostu trochę wygodniejszy. Jakoś powiem Wam, że nie mogę, nie to, że się przekonać do ASOS, tylko, że nic nie mogę tam nigdy znaleźć. I to samo z Answer. Ja przeglądam te sklepy i oglądam na przykład filmy też u Ewokracji, ale jakoś tak, ja patrzę na te rzeczy i tak sobie myślę, no dobra, no spodnie, bardzo szerokie, 179 zł. I tak, nie wiem, po prostu ja się jakoś tak nie mogę przekonać i nie jestem sobie tam w stanie za bardzo znaleźć nic ciekawego. Więc będę raczej tak patrzeć w Kapal, może w Handem, bo już w Handemie próbowałam robić zakupy i nawet mi to wychodzi i część rzeczy nawet sobie z tego zostawiłam, chociaż też nie wszystko. Więc może z tych rzeczy popróbujemy, tak? Więc jeżeli macie jakieś pomysły, coś Wam wpadnie w oko po prostu, to nie musi być jakaś, wiecie, zmasowana akcja, że teraz każe Wam tutaj siadać i Bóg wie co robić. Nie, po prostu przy okazji, jak macie jakiś pomysł, macie coś, macie ochotę, tak? To ma być jakby przyjemność i dla Was, i dla mnie, to obopólnie, tak? Tutaj mamy z tego korzystać. Tak więc zostawcie linka, czy tutaj właśnie pod tym filmem, czy pod tamtymi filmami, które, tak jak wspomniałam, zostawię Wam na ekranie końcowym. Zostawię Wam linki do tych wszystkich produktów też na dole, tak żebyście mogły zobaczyć, po pierwsze nie wiem, czy one jeszcze są, bo scena bywa różnie, a teraz się zaczęły wyprzedaże, więc jest szansa, że może niektóre rzeczy będą przecenione, a też oglądam je tak naprawdę różna widownia, nie jest tak, że tylko XL-ki mnie oglądają, więc może akurat znajdziecie też coś w swoim rozmiarze. Dobra, więc w takim razie to tyle. Gotuję się w tych lampach już niemiłosiernie, więc idę w takim razie wyłączyć lampy. Dziękuję Wam dziewczyny serdecznie za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się w takim razie i do następnego filmu. Na razie, pa, pa!